tym odcinku przedstawimy zasady i warunki udzielania wsparcia na zakup nowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem przez osoby fizyczne oraz o rosnącej popularności samochodów i rowerów elektrycznych. Skąd bierze się rosnąca popularność samochodów elektrycznych? Dyrektywy unijne to jedno, ale kierowcy, choć oczywiście nie wszyscy, zaczynają dostrzegać w elektrykach ciekawą alternatywę dla aut z silnikami spalinowymi. Zakup auta elektrycznego wzbudza zainteresowanie również dlatego, że pojazdy te są dużo przyjaźniejsze dla środowiska. A to dla wielu osób temat coraz istotniejszy. Myślę, że barierą jeszcze w rozwoju elektromobilności w Polsce to nie jest to, co się mówi, infrastruktura, że nie ma ładowarek, że nie ma tak. Generalnie, jeżeli ktoś używa pojazdów elektrycznych, to widzi, że coś się rozwoi. Ja, używając pojazdu elektrycznego przez 3 lat, ani razu nie brakło mi prądu. I to trzeba pomówić, że to nie jest problem, to jest po prostu wyzwanie, inne zaplanowanie trasy. Ale takim elementem rozwoju tego rynku elektromobilności to jest rozwój sektora tak zwanego pojazdów używanych. Oczywiście nie można zapomnieć o fakcie, że często są to auta wygodne i nowoczesne, które zapewniają wysoki komfort jazdy, chociażby dlatego, że są bardzo ciche. Wielu docenia również niskie koszty eksploatacji. Eksperci przekonują, że poruszanie się elektrykiem jest o połowę tańsze niż samochodem z silnikiem spalinowym. My musimy obalić te mity, że elektromobilność to dla ludzi zamożnych. Nie, ona jest dostępna dla ludzi ze zwykłym portfelem. A jeżeli my popatrzymy jeszcze, że dla nowych samochodów możemy uzyskać dopłatę, zresztą rząd zapowiada, że ta dopłata również ma być do pojazdów używanych, ale nie starszych niż chyba do 5 roku życia. Więc to powoduje, że to będzie coraz powszechniej. Żeby mówić o rozwoju rynku elektromobilności, musimy pracować nad świadomością. I z tej świadomości po prostu tłumaczyć, że brak ładowarek to nie jest brak, to jest po prostu wyzwanie, że trasę musimy zaplanować. Jeżeli my czytamy w ogłoszeniach, że sieci hipermarketów sprzedają towary i średnia cena, raczej średni czas wykonywania zakupu to jest około 40 minut, a 40 minut to jest czas wystarczający do naładowania samochodu pod hipermarketem. Ilość ładowarek wzrastających w Polsce to jest 38% wzrostu. Dokonując zakupy możemy ładować samochody i wracać samochodem już naładowanym do domu, więc taki mit, że samochody elektryczne są tylko dla ludzi, którzy mają domy i fotowoltaikę, też można obalić, tak? Bo każdy z nas wykonuje zakupy, a rozsądnie planując zakupy, to jednak możemy to połączyć z ładowaniem samochodu. Elementem, który jest najważniejszy w tej rozwoju elektromobilności, to jest jednak cena prądu. Cena prądu, która warunkuje, bo jednak ekonomia, choćbyśmy dawali nie wiadomo jakie dopłaty do samochodów, a cena prądu będzie na tyle nieatrakcyjna, że będzie porównywana ze zwykłym zużyciem paliwa, to jednak mamy do czynienia, że społeczeństwo będzie wybierało te samochody, które są łatwiejsze w użyciu. I tak, jeżeli ja ładując ostatnio samochód pod jednym ze sklepów płaciłem 1,90 zł za 1 kWh, to pokazuje, że to jest w przeliczeniu 4,3 litra zużycia paliwa. Więc jak ktoś kupuje nowy samochód benzynowy, to rzeczywiście te 4,3 litra pali, bo takie są wymagania obecnych norm. Więc zwróćmy na to uwagę, że musimy bardzo globalnie myśleć o tym, żeby zrobić produkcję energii bardzo zrównoważoną. Rządowy program Mój Elektryk skierowany jest do wszystkich właścicieli samochodów elektrycznych, zarówno osób fizycznych, jak i firm oraz instytucji. Celem programu jest realizowanie dopłat do aut o napędzie zeroemisyjnym. Liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów elektrycznych zwiększyła się w pierwszym półroczu tego roku o ponad 12 tysięcy. Wynika tak z danych licznika elektromobilności. Według danych z końca czerwca 2024 roku w Polsce było zarejestrowanych łącznie 69 020 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych. Stale rośnie też liczba elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec czerwca wyniosła ponad 21 tysięcy sztuk, a także osobowych i dostawczych aut hybrydowych, których było 819 972 sztuki. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1357,
z czego pojazdy bateryjne stanowiły 1293, zaś wodorowe 64 sztuki. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o samochodach elektrycznych, to musimy dane rozważać w dwóch kategoriach, tak zwanych danych bezwzględnych. I rzeczywiście, jeżeli patrzymy w danych bezwzględnych, to za pierwsze półrocze roku 2024 samochodów elektrycznych zostało sprzedanych więcej. I to o 11%. Natomiast jeżeli popatrzymy na dane całościowo ujęte, to jednak my, jeżeli chodzi o nasz kraj, to jesteśmy w końcówce Europy, jeżeli chodzi o średnią udziału samochodów elektrycznych w rynku. Bo w Polsce jest 3,4% na dzień dzisiejszy. Średnia europejska to jest 13,4%. To powoduje, że ciągle pojazdy elektryczne w Polsce uważane są za pojazdy luksusowe, a tak nie powinno być. Tak nie powinno być, bo jeżeli my mówimy o ochronie środowiska, chcemy zwrócić uwagę na tą kulturę poruszania się, inną styl jazdy w ogóle, to musimy nabywać. My mówimy jeszcze o sztukach, tak? Natomiast to pokazuje, jak ten rynek się rozwija, bo mamy teraz trzech graczy w Polsce. Stany Zjednoczone, Chiny i reszta świata. I de facto możemy powiedzieć, że to jest po 1/3. Zobaczymy, jak się ten rynek będzie rozwijał. Rozpoczyna się program Mój Rower Elektryczny. Beneficjentami tego programu mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub również i przedsiębiorcy. Budżet programu 300 milionów złotych. Finansowanie ze środków Funduszu Modernizacyjnego, środki pochodzą z Unii Europejskiej. Rozpoczynamy ten program. Czas, pierwsze kwoty dofinansowania będą kwalifikowane od 30 czerwca 2024 roku, czyli jakby już jesteśmy po tym terminie. Program będzie realizowany w latach 2025-2029. Dofinansowanie do zakupu roweru elektrycznego na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych do 5000 zł. Dobra wiadomość, w regulaminie tego programu zapisano, że podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym, pod warunkiem, że ten rower elektryczny będzie używany do celów prywatnych. Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec czerwca 2024 roku w Polsce funkcjonowało 7255 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. To ponad 4000 stacji. A 29% z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym, zaś 71% to punkty wolnego ładowania prądem przemiennym o mocy do 22 kW. W czerwcu uruchomiono 345 nowych punktów. Kiedy ta stacja, która znajduje się za mną, powstawała, w Opolu tych punktów było naprawdę niewiele. Teraz około 40 punktów, w których można naładować samochód elektryczny, jest na terenie miasta. Są to zarówno ładowarki w takich miejscach ogólnodostępnych, jak na przykład ta na Placu Wolności, ale są też takie, które znajdują się na przykład w salonach samochodowych. My jako miasto w ostatnim czasie uruchomiliśmy dwa takie punkty, w których można naładować swój samochód. Oprócz tego, który jest na Placu Wolności, nowe znajdują się na Centrum Przesiadkowym Opole Południe, a także na Centrum Przesiadkowym Opole Główne. No i są to ładowarki do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. W kolejnym programie powiemy, jak elektromobilność rozwija się na Opolszczyźnie i jaką rolę odegrał w tym Fundusz Niskoemisyjnego Transportu i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapraszamy.